Wisła Kraków wygrywa wszystko. 5-5 wygranych spotkań w 2023 roku, bilans bramkowy 12-4 i naprawdę pełna dominacja w pierwszej lidze. W lidze, o której w polskich mediach mówi się za mało, wiem, że u nas w meczykach też, więc postaramy się to zmienić chociażby tym materiałem. Kto ma ochotę, niech da łapkę w górę, niech to symbolizuje niejako brawa, które należą się Wiśle Kraków. No nadróbmy to, co działo się jesienią. Wisła Kraków Jerzego Brzęczka zaczyna sezon naprawdę nadspodziewanie dobrze. Jest liderem po 5 kolejkach ligowych, ale potem przychodzą porażki. W Głogowie, Rzeszowie, Chojnicach i na tym przystanku Jerzy Brzęczek wysiada. Po zwolnieniu Jerzego Brzęczka rozmawiałem z Andrzejem Iwanem i Iwan mówił wtedy, że Jurek Brzęczek nie poukładał nic w tym klubie i to był główny problem, natomiast Radosław Sobolewski zmienić miał sporo. Rozmawialiśmy w Turcji z Dawidem Szotem. Kiedy Brzęczek nie przyszedł łatwej sytuacji po prostu do nas, więc myślę, że to mogło się udzielić jemu, też nam zawodnikom, że czasami nie mieliśmy tej chłodnej głowy. Przez tą sytuację, która była w klubie, przez to jakie były wyniki, ta jakby atmosfera udzielała się i jemu, i wszystkim po prostu w klubie. Piłkarze i sztab Wisły mówią, że idą po awans. Myślę, zawsze gdzieś tam to poprzeczkę wysoko się zawiesza, teraz tym najwyższym celem to jest ten awans. Jeszcze w tym sezonie chcą awansować do Ekstraklasy, natomiast jak w to wierzyć, kiedy Wisła przystępuje do rundy wiosennej jako 10. drużyna w tabeli pierwszej ligi. Teraz już wierzymy zdecydowanie bardziej, bo 5-5 meczów Wisła wygrała i co istotne potrafi pokonywać poważnych rywali i radzić sobie z presją. Najistotniejsze mecze w tej rundzie mam wrażenie, że Arka Gdynia i Gieksa Katowice. W tych dwóch meczach Wisła Kraków strzeliła po 3 gole w drugich połowach. Na białą gwiazdę napinał się każdy już w Ekstraklasie, więc w pierwszej lidze tym bardziej, ale na drużynie Radosława Sobolskiego to tak naprawdę wrażenia nie robi. I co ciekawe, coraz bardziej te drużyny, rywali, napinają się nie na to, żeby z Wisłą wygrać, tylko żeby z nią po prostu nie przegrać, nie stracić punktów. I najlepszym tego przykładem ostatni mecz z GKS-em Tychy. Zresztą, jak mówimy o rywalach Wisły w pierwszej lidze, to te rozgrywki zrobiły się naprawdę ekskluzywne. No sam fakt, że w kwietniu może dojść do meczu Ruch Chorzów, Wisła Kraków na Stadionie Śląskim, który może pomieścić 54 tysiące widzów, to jest coś wielkiego i takie wydarzenie będzie w tej lidze spektakularne. Ten pomysł z rozegraniem meczu ligowego na Stadionie Śląskim wydaje mi się fantastyczny. Wydaje mi się, że może paść rekord. Bohater wiosny? Luis Fernandez. Oczywiście, że on, bo w tym roku strzelił już 6 goli, zanotował asystę, jest absolutnym kozakiem w tej lidze, łącznie w tym sezonie 16 trafień i 4 asysty. Resowia, gol. Mecz z Arką, asysta. Odra Opole, 2 gole. Gieksa Katowice, 2 gole i ostatnio gol z rzutu karnego z Tychami. Tak wygląda jego bilans i naprawdę nie powstydziłby się tego nawet Carlitos. Ja myślę, że Luis Fernandez był od samego początku czymś ekstra, w tamtym roku również, tylko tak naprawdę nie potrafił nikt go odciążyć, nie potrafił nikt mu pomóc w jego grze, w tego, co chce robić dla zespołu. Natomiast Luis dysponuje niesamowitymi umiejętnościami technicznymi, indywidualnymi. Jest naprawdę wielką indywidualnością. Ja uważam również taką dużą zmianę, jeżeli chodzi o mental Luisa. Jeszcze w tamtym roku szybko się frustrował, szybko się denerwował. Myślę, że też gdzieś to przyczyną tego mogły być wyniki. Teraz jakby był osobą bardziej dojrzałą, bardziej odpowiedzialną. To mi się bardzo podoba, taka przemiana. Mimo, że jest prowokowany, mimo, że jest faulowany, nie wybucha, nie dostaje tych czerwonych kartek, nie jest zawieszany, a wytrzymuje ciśnienie, wręcz przeciwnie, zaciska zęby. Można powiedzieć, podwójną energią daje to, co ma najlepsze od siebie drużyny. A Wisła to nie tylko Fernandez, a po prostu kilku innych Hiszpanów, tak trzeba sobie jasno powiedzieć, bo ta hiszpańska Wisła Kraków robi wrażenie. Kiko Ramirez wrócił do tego miasta, zamieszkał w Krakowie ponownie i robi fantastyczną pracę, przede wszystkim
wykonał świetną pracę w okienku transferowym. No, osobą, która zna środowisko, rozumie presję, rozumie kibiców, ma jakieś sukcesy związane z transferami w polskiej lidze, jest po prostu Kiko, nawiązaliśmy kontrakt. Oczywiście doszła jakość i tutaj trzeba tutaj pochylić się na tym, że Wisła ma na wiosnę więcej jakości niż miała jesienią i tutaj bardzo, bardzo dobra praca prezesa Królewskiego, ale również dyrektora Kiko Ramireza. I teraz jak widać, jak Wisła wygląda, no to naprawdę ciężko założyć presję Wiśle. W sposób bardzo łatwy wychodzi spod tego pressingu i otwieramy i budujemy naprawdę krótkim podaniem, często zmieniamy stronę i myślę, że nie tylko wynik jest satysfakcjonujący, ale myślę, że nasza gra też cieszy oko naszych kibiców. Trener Sobolewski korzystał na początku roku z czterech Hiszpanów, głównie z nich, czyli z Fernandeza, Rodado, Żunki i oczywiście Mikiego. Natomiast od dwóch meczów korzysta z sześciu piłkarzy w wyjściowym składzie, z sześciu Hiszpanów, czyli dołożył jeszcze Mule i Taciego. I rezerwowym pozostaje cały czas Benito. Natomiast czy to dobry pomysł na budowanie kadry, na budowanie zespołu, żeby stawiać sześciu Hiszpanów w wyjściowym składzie? No powiem Wam tak, w miejscu, w którym Wisła jest obecnie, w tej sytuacji i z taką jakością tych piłkarzy, tak, bo czemu nie? Co przeszkadza teraz w tym awansie, żeby właśnie robić go Hiszpanami, jeśli tylko się sprawdzają. Za to ciekawy jestem, jak w tej hiszpańskiej Wiśle Kraków odnajdzie się Kuba Błaszczykowski, którego powrót jest blisko. Czy Kuba Błaszczykowski, będący tym, kim jest w waszym klubie, wraca i tak naprawdę od niego się, jak będzie zdrowy, rozpoczyna ustalanie składu u trenera Sobolewskiego? Nie. To proszę o rozwinięcie. Nie. Kuba musi też zasłużyć. No inaczej, no wiadomo, że Kuba no, po takiej długiej przerwie no, po prostu nie ma szans fizycznie wytrzymać 90 minut. Na samym początku gdzieś tam, żeby mógł pomóc zespołowi na 15, 20, to już będzie naprawdę, wydaje się z mojej perspektywy, bardzo, bardzo dużo. Na przykład w takich momentach no, kluczowych, gdzieś tam jak teraz w końcówkach walczymy, myślę, że jego doświadczenie, jego bycie na boiskach na pewno by były pomocne. To myślę, że jego osoba wpływałaby bardzo pozytywnie. No, już tutaj chyba nie muszę mówić, jaki ma wpływ na ten klub, na szatnie, jakim przykładem jest. Każdy czeka na powrót Kuby, ja również czekam, ale no, na pewno nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej, na pewno nie będzie się zaczynał od niego skład, no nie ma takiej możliwości. Kuba tak naprawdę bardzo mocno pracował w okresie przygotowawczym, ale to gdzieś tam te treningi też mocno obciążyły jego, no można powiedzieć, już nie młody organizm, gdzieś pojawiają się inne kłopoty. Tak jak w przypadku Alana będziemy no, już w niedługim czasie no, mocniej wdrażać Kubę do treningu. Chociaż tutaj Was proszę, jestem bardzo ciekawy Waszych wiślackich opinii, czy Was nie uwiera to, że Wisła Kraków jest tak bardzo hiszpańska, mimo że radzi sobie w lidze naprawdę dobrze, więc w komentarzach napiszcie swoje zdanie, chętnie przeczytamy i odpowiemy, co sądzą o tym kibice Wisły Kraków. Czy uważam, że Wisła Kraków awansuje do Ekstraklasy jeszcze w tym sezonie? Tak, uważam, że awansuje. A czemu tak uważam? Głównie dlatego, że jest w tym zespole jakość. Dzięki Hiszpanom to jasne, chociaż też potrafi się pokazać młody Polak jak Kacper Duda, ale przede wszystkim jakość ma na ławce rezerwowych i mówię tutaj o Radosławie Sobolewskim. Odkąd objął Wisłę Kraków po Jerzym Brzęczku, 11 meczów rozegrał, a tylko jeden przegrał i to jest klucz do sukcesu. Pragmatyzm, ale też zmiany, które wprowadza trener Sobolewski, bo w ofensywie to wygląda zdecydowanie lepiej i Luis Fernandez może wreszcie cieszyć się grą w Wiśle Kraków. Jeśli chcecie materiały o pierwszej lidze, o innych klubach, napiszcie w komentarzu o jakich, jakie problemy poruszyć, a my serdecznie na meczyki zapraszamy.